Będę. Dobra, teraz co mam, gdzie mam się spawnować? Na Militia Camp, tak? Tak, na mieście kamp bierzemy na oczy No, trupka. wszyscy możemy, w zasadzie. Wziąłem wsparcie, jak coś. Pójdziemy na hilltopa. Na hilltopie zrobimy fajnego fallbanga. To powiedz mi, a na tej mapie nie ma czasem takiego losowania tutaj, tych frakcji, czy po prostu one są określone na tych mapach, jak to jest? Określone. Są takie same zawsze. To zależy od layeru, czyli ustawienia flag. Po prostu. No ale na mapie są ustawienia flag. W frakcji nie ma losowania żadnego. Dobra, zobaczymy. Właśnie siedzę w skrzynce, nie? Chociaż to losowanie byłoby ciekawe. No, no. Wiesz co, mam nie tyle losowanie tych frakcji, co layerów i campoutów. Losowe te. Po prostu losowe ustawienia punktów i flag. Bo teraz niby skład jest taki, że patrzcie, tutaj każda rozgrywka jest inna, bo można sobie budować, ale to wychodzi z prawda. Były takie właśnie, w sumie one tym pracowały nawet nad losowością ustawienia się flag, to byłoby spoko. Bardzo fajne. No, wychodzimy panowie? Jeszcze gdyby w sensowny sposób działał. Prawdziwy mistrz kierownicy. A, musimy... Mają kontakty na chwilkę. A nie, nie mają. Zostawiamy tu traka. Och, zostań przy traku, zaraz doładujesz woda. Chcę bezpośrednio w środku zrobić. I obudować go fajnie. Zobaczymy. Podziela się przede wszystkim. Tak, tak. Ja to chciałbym, bo w sumie niektóre pojazdy mają nawet ładne wnętrze. Na przykład MRAP, traki mają spoko wnętrze. Tylko tak naprawdę BTL i Striker nie mają, nie wiem, TLB. To aby to, te wskaźniki wszystkie były responsywne. Czego nie aby mogę? Jakoś działały na to, jak jedziemy. Aby zamiast mieć w chadzie napisane, ile na godzinę jeżdżę, to nie aby mogę to się po ruszyć. Prostu Dziwne. Te wskaźniki. To było dziwne, nie mogłem się ruszyć. Mierzę. Tak jakby mnie zlagowało albo coś, nie wiem. Gdzie my idziemy tym podziemnym bunkrem? Dobra, już jestem tutaj, nie jestem zamurowani. Na dachu, to jest najlepsze. Najlepszy popis na dachu. Można go ściągnąć teraz. Rozwalić. Na dachu nie masz jak. W sumie nie masz chyba za bardzo pozycji, tutaj mógłbyś to tylko zniszczyć chyba. Stawię. Jak na środku dachu jak ustawisz, to według mnie nie da się. Jeszcze jak heską odłożysz. No nie, ale nie mamy hesko. No dobra, ładuj tam już, muszę, jak jesteś, tu czekam. Teraz RPG-ów mam rozwalić, a dachu będzie łatwo. Dawaj, stawaj. Znaczy, ja sobie myślę, żebyśmy rozwalić. Ale pojazdem nie miałbyś szans, po prostu nie miałbyś kąta, z którego byś widział tego chyba. Dobra, co my teraz robimy, bo jestem trochę, wiesz, zdziwiony. Dobra, stawiamy foba. Dobra, jak taka. Dobra, 30 tu słychać. 30 od salfa. No dobra, to teraz co, ruszamy na dół? Kopiemy. No dobra. Wiecie co, właśnie spadły ze zbocza. Ze zbocza spadłem tym krzywo wyjechałem. Wyjechałem poza płotek. Strzelałem. Właśnie wybudowaliśmy fokus. Podchodzą od północy. Północ podchodzą. I przechodziłem się kilka Ciekawa razy. Sytuacja, naprawdę. Nie robiłem jeszcze tego. Dwa razy bym...
strach był na ten. Powiem wam, to dziwnie wygląda, tak ustawione z bali po środku. No, właśnie to będzie. Dobrze, o słoma. Dobra, więc teraz pewnie lecimy na górę obserwować. Jak coś nasi widzę, to jadą praktycznie na ich flagę teraz. Tutaj jest wejście do budynku. Czekaj. Ot, masz tutaj snajper. Mam taki, że od północy wam wchodzą. Okej. Ot, już tutaj. Okej. Kario, chodź za mną. Dobra, już idę. Jak widzicie, budujemy zabudowanie. Są nad nami. Nie wiem, słyszę. Zaślę jeszcze raz. Co mam robić teraz? Siedzisz tu. I tu nikt nie może wejść do HDA i FOBA. Te drzwi są twoje. Zaślać jeszcze raz, czy zostawić tam na mainie? Dają BTR-kę, nie wjeżdżaj. Wiesz co, spróbuj, ale nie wiem, czy się uda. Słychać te drogie pojazdy. No. Z jednym są w budynku, tak? Ale dobra, my zostajemy. No, przez ten pojazd chyba ściągają. Pojazd... Kierowca nie ściąga na pewno. Właśnie, nie jestem pewny, wiesz? Ale na pewno ludzie w środku mają. Jak sytuacja? No, tracimy cały czas. Właśnie widzę, tylko skąd? Dlaczego? W północnym budynku są wrogowie. Czwórka przykrywa tam. To słyszę, że zbliża się do mnie MTLB, a ja jadę. Dobra. Dobra, ja potem z Wayna zesłałem na piechotę do was. Widziałeś tam kogoś od tam? Nie wiem, daleko. Nie. Chodź, zmienisz sobie pozycję. Od północnego budynku będą szli zaraz. Dobra. No, wchodzą tutaj, uważajcie. Opiedział. Masz idealne tam, no. Ty sobie też wybuduj, będziemy bronić twoje dwa te kierunki. Guys, dobra, ale dalej ze mną. Możesz mnie tu osłaniać, póki to buduję? Blять. Musimy zostać, panowie. Na razie też. Rena, blять. Kurde, denerwujące, słyszę, jak chodzą. Właśnie tam wyjdą. Spokojnie. Trzydzieści. Cały czas skacze. Dwóch padło. Super. Postawiłem działko jak coś. More coming. More enemies coming. In this door. Mamy napływ randomów. Ja zostanę. Niech się porozmę u nas. Okej, czwórka weszła tam. Dobra. Tak, tak, też. Jest to tyle ciekawa sytuacja, że teraz pilnujemy drzwi, tak? Nie jest to może zbyt ciekawe teraz, ale musimy ich pilnować, inaczej zabiorą. Teraz mamy problem, bo oni się będą spawnować na górze i co my zrobimy?
oni tam postawili foba, czy co? Tam to foba? U góry? Nie wiem, ja się pytam. Coś tam... Nie, my zostaliśmy. Z mojej strony cisza cały czas. Ty oznaczyłeś tam foba na południowy zachód od... Nie. Ale wybuduj sobie tutaj. Bo musisz... Dobra, ściągamy. Mamy trzy skrzynki, porodzimy sobie. Gorzej, że Cortez tylko nikt nie broni. A kto ma tam bronić? Jeszcze nie mogę przyjąć Cortezy. No dalej jest tutaj pusto, czysto jest tutaj na działku. Dobra, ale musisz mi pomóc wybudować tutaj, bo robimy taki... Tak, żeby ich tutaj... ...każdego miejsca... ...zaczynać. Tutaj, pod tobą. No, ale tam od was, od północy jeszcze mogą iść, w tym waszym. Dobra. Jestem budowniczy dzisiaj. Tutaj masz do budowy jeszcze jedną? Zaraz zobaczę gdzie. Gdzie jest kolejne? Chcieli przeskoczyć, to będzie ich to blokowało. Będziesz miał więcej czasu do zastrzelenia. Nie wiem, czy będziemy tego potrzebować, bo już powoli odbijamy. Dobra, zajmuję działko z powrotem i na razie czysto. Brynie. Minus 3 przy próbnym wyjściu. Okej. Okay. My tylko zabezpieczamy fob. To jest nasze zadanie na tę grę. Właśnie zdjęli te szpaki. Pięknie. Widzicie? Mamy tutaj różne zadania. Dzisiaj zabezpieczamy foba. Wcześniej atakowaliśmy. Mamy jakieś rozmowy. Stary, tutaj sobie budujesz? Szkoda, że nie ma za to punktów. Żebym był pierwszy. Sobie budujesz tutaj i oni nie będą mogli się za tym schować, wiesz? O to chodzi. Mam to dobudować do końca? A żeś to wymyślił, cwaniaczku. Normalnie przygotowałeś się na wszystko, klawian dzisiaj widzę. Teraz schodzisz tutaj, budujesz przejście jedno. Dzieci mogą wchodzić. Tam jest dwa. Raczej już nie przyjdą, ale dobra. No, nie ma co. Bud, pomożesz? Jasne. To przejście trzeba zabudować. Tu jest jeden problem. Musisz do mnie przyjść i coś walnąć, jakiegoś hesko mocnego tutaj. Bo od mojej strony mogą chaba rozkopać i nikt mi nie przeszkodzi. No dobra. Patrz, tutaj nic nie ma. A od drugiej strony się nie wejdzie. Dobra, zakopiemy to. Jak oni przejdą tędy niby? Siema. Cześć. Cześć. Zaraz
Jesteście na Hilltopie. Zabudowuję na Hilltopa. Jak na razie. To będą cały czas atakowani. Są ruscy, to mam też przewagę. Więc... Nie powinniśmy po prostu drzwi pozabudowywać? Tak, oni się przedzą. Chodzi o to, żeby oni szli, żeby wiedzieli, że mają drogę, a żeby na was się atakowali. Patrzę, co jest na górze póki co. Podchodzą od Northwesta. Powiem ci, że wydaje mi się, że póki co jesteśmy bezpieczni w miarę, bo na górze są nasi. Do nerfa widziałem, że podchodzą, otaczają nas. Tam mniej więcej jak Northwest są najbardziej wysunięte znaczniki, to tak biegli i jeszcze bardziej do nerf. Mówiłem tych na domówce. Plus widzę... Traka widzę, Logica chyba i on jest tam przy balach na Westie. No, zresp się na Hitopie. Pobudujesz tutaj. Już jest. Zabił mnie snajper, cholera. Na wzgórzu. Jesteś go. Widziałem go. Chyba go zabiłem, ale poczekaj najpierw. Nie ten dziabną. Zawsze wystąpię do ciebie. No, przy co ty tworzysz? Niech mnie. Jest, ja cię widzę, Tario. Poczekaj, bo mówię, że też mnie uderzył. No, zabił go. Dobra. Ich trak podjeżdża pod górę. Okej. Okay. Przez ziemię strzelać. Wiesz, to była taka sytuacja, że ja na niego spojrzałem i on mnie trafił w tym momencie, nie? Młodzieży postawili. Dobra, zejdę na dół w takim razie, kto się za bardzo nie przejdzie. Jesteś? Dobra, kontakty. No, chodź do mnie. Ej, a w ogóle da się wyjść teraz z tego faba? Tak. Jest tak zrobione, że właśnie nie było problemu z tym. Nie wiem, niby to nie było, ale nie wie, już długo. Wracam na dół, na górze się zaczyna robić zero. To jest takie ciężkie, dobra. Północny budynek czysty, mogę być wrogowi, uwaga. Okej. Okay. Dobra, Tario, to jest twoje miejsce, możesz tu siedzieć. Zasłaniasz się. Ale primo chodzenie będziesz było. Więc teraz otrzymaliśmy ponownie miejsce stacjonarne. To wybuduj to. Tutaj na mnie. Parci trochę. Mate'ów się nie strzela. Bo fajne są tutaj odczucia tych wybuchów, tego wszystkiego. Naprawdę mi się to podoba strasznie. Zjeglanie faktycznie by tu się pojawił, myślę, że konkretnie walić na Village. Czy ma jeszcze jedno do wybudowania? Tutaj. Tak, na dobrze. Powiem wam, zastanawiam się, czy nasi zdobędą coś jeszcze na tej mapie. Nie wiem, my na pewno nie stracimy tego, dobrze. No, to ważniejsze. O, młodzież naszym rozwalili. I dobrze.
że 300. Aha. Nawet nie zrobił. Na selfie biją. Na selfie biją. Od razu mu z której strony będą szli. Na selfie trzeba z mojej zjeżdżyć. Poczekaj, pytanie. Zbudujemy do końca foba, zabudujemy i będziemy. Chciałbym słychać wyraźnie, że nie od nas mój zjeżdżę. Okej, okay, zaraz tam. Wróg jest chyba w północnym budynku. Były tam strzały i nasz chyba padł. Z tej strony się ustawiam. Muszę patrzeć na obydwie. Z drugiej strony jest jakiś KM, czy muszę patrzeć na obydwie? Ja prawie siedzę na północy. Dobra, ja patrzę na południe. Będziemy tego foba ściągnąć na południe. Na początek na znaczek schodzimy. My mamy zostać? Wychodzimy po KM-a. Nie, wychodzimy, wychodzimy. Ej, Oktawian, szybko zrób dla mnie tego klika, bo... Zabili mnie, weszli. Okay, w północnym jest wróg. Ściągamy filtrofa na pół. Zobaczymy, bo zdecydował zrobić co innego teraz. Chodźcie tutaj, jeśli nie mam już bandaży i trup amokrat, to najlepiej. U góry. Południowo. Słyszę ich kroki. Gdzieś blisko są. Jesteś na piętrze? Na piętrze właśnie z dróg. Ja mam... Pimo, naprawdę? Ach, kurde. Myślałem, że to ty nie trafiłeś. Za oknem są. Uważaj, Jan, za oknem. Zostałem tutaj. Za późno. Panowie, zostałem na skinku, tylko schodzimy do podziemi. Na razie. Tam atakują. Wejdźcie do piwnicy, bo możemy to stracić. Dzięki, Rivet. Co się stało? Panowie, zyskimy się na dole. Zabiłeś kłód kogoś? Nie, ale słyszę ich kroki, zbliżają się. Dobra, schodzimy, panowie. Teraz gdzie się? Cię mnie przyjmują. No jest nas mało tam. Powiedzcie mi, co to się stało, że tak zginęliśmy nagle wszyscy? Prawda, jest ich tam dużo. Ale nie, na górze coś się stało po prostu. Nagle taki jep i żeśmy zginęli. Bomba nas zabiła, czy jak? No po prostu dużo ich było. I Rivet, przeżyłeś to, czy nie? Zginęli nas. Ja to ciągle jestem w tym budynku. To jakim cudem ja zginę? Póki mam foba, na tym jest spoko. Nie wiem. Nie wiem, co się stało, ale po prostu zginąłem. W jakiś dziwny sposób, może nawet i magiczny. 3 sekundy i jestem. Pilnuję, niech ktoś kryje przejścia do piwnicy z północnego budynku. Ja kryję południowy. Ja cały czas jestem tutaj. Jestem w naszym pokoju. Dobra, Gut, trzymaj tam cały. Aha, no nie wiem, co się z nimi stało. Coś chodzili i wrócili chyba z plotem na górę. Czyli tam są głębę. Dobra, neutralizujemy. Stanę przy drzwiach wejściowych, by dawać info jak coś. Dobra, budowy wejście. U góry się łatają. Na górze się łatają. Dobra,
Tam nikogo nie ma na nasze szczęście. Zabili mnie. Przy murze. Dobra, podniosę mnie tutaj. Drugie wejście. Drugie wejście to nic dużo. Nie mam posłania, nie będę wchodzić do nas. Nie mogę wchodzić do nas. Kurde mol. Wyjść po prostu. Zabiję łatwo. Już jak nawet nie wiem skąd, no. Dobra, wchodzą. Leżę przy drzwiach jak coś. M2B podjeżdża, uwaga. Tak, chyba MTB mnie zabiło. Chcę mogę sobie to pozwolić, bo na środku nie są północne. Medic. Tam ci tak nie gonię, tam nic atakują. Dobra, czekamy te 20 parę sekund i zobaczymy. Próbujemy się spokojnie. Jak tam głód wygląda sytuacja na północnym? No właśnie, to może być plecach chyba przez okno. A nie, to nie było się. Ja się wychyliłem po prostu. Myślę, że stoję. W razie nie próbowali wchodzić, ale słyszę kroki cały czas. Są tam, są na północy, wiesz? Padł. Dobra, zresztą się. Kurwa, tego foba przydałoby się ściągnąć. No tylko, że my tylko zostaliśmy na Hilltopie. Tracimy się to. Pilnujemy dołu, tak? No pilnujemy dołu na razie, żebyśmy tego foba nie stracili. No to zobaczyć od północy w takim razie. Zaczną kombinować z kolejną flagą, więc tutaj zaczną w końcu tracić. W tym muszę w jakiejś twierdzy. No panowie, ale wychodzimy do południowego. Tylko do północy. Dobra. Ktoś się bliża. Spawn się wydłużono. Leczą się w północnym. Leżę. Południowym dostałem. Też się leczą. Przyjęli Hilltopa w ogóle. No tak, tak, tak. Kręcza mi swoje dupy z tego foba? Panowie, do foba. Do hajdu. Pani tego nie ściągałem, po prostu jest im za dużo. Cofnijcie do foba. Sorry. Prawie żyje chyba. Gudy, tego nie. Za późno, bo gościu mój mnie za... wiesz. W fortece. Wiesz, mogę tu może zostać tam. Leżę przy wejściu jak coś. Gościu z naszego teamu, że tak powiem, mnie przestraszył. Wiesz, wyskoczył, był zaznaczony. Stanął dobra, sobie jedynka jedzie na ten. No, jedynka jedzie. Jedynka z czwórką jedną. My zostajemy tutaj. Pod warunkiem, że się uda. No ja jak mi się udać? Może może się uda jeszcze raz. Weszli do środka, koniec. Dobra, przed chwilą, czekaj. Zanim się zrespiłem, nie miałem widocznych paki, wiesz? I się na wodę rozpiłem. Jeszcze nie rozpiłeś teraz. Mówię. Mówię właśnie, że zanim się zrespiłem, to nie miałem pokazane. Zrespiłem się na mailie i nagle rail jest widoczny. Już ściągnęli foba. No panowie, ale... Tak, tylko że oni foba nie ściągnęli, ale nawet kopaniem. Nie musieli tego kopać najprawdopodobniej. Samą obecnością. Obecnością za dużo ich było. No nie wiem, a właśnie, bo tam. Po drodze spotkałem dowódcę oddziału. Co myślisz, że mieliśmy olać wszelkie inne ataki, tylko dołem się zająć, tak naprawdę. Rozdzielać się, pilnować dół. Minus jeden. Wchodzimy do południowego. Ja jestem ciekawy, czy da się postawić chyba i drugie robię. Wtedy... Tu już
właśnie teraz tak zrobiliśmy, prawie obok się postawiliśmy. Trzech kolesi łatają się i trzeba granatą rzucić. Teamwork. Peszek, bo nasi prawie zajęli, wiesz. Pół naszej drużyny siedzi na niczu dalej. Może się zespić na fawie i po prostu im go zniszczyć. To się zaczną na hilltopa rzucać. Fortressa straciliśmy. Niech robią co chcą. Straciliśmy Fortressa. Pojedziemy panowie na znacznik. Bierzemy w sumie tutaj pojazd do czwórki. I jedziemy od południa do Fortress. Tylko teraz mamy ticket bida 50 na minutę. To tylko w tych nowym i Albaszach. Z ticketów nagle straciliśmy. Wszędzie jest taki ticket bid. Dobra, tutaj pełen panowie, pokójcie się. Już biegniemy. Kurde, co tu się stało naprawdę? Uważajcie, bo z góry strzelają z murów sapa. Kurde, rur. A ja? Ile was tam jest w pojeździe? Wszyscy pięciu? No, już jest z maksu. A ja właśnie swoją smaina kupowałem. Ktoś mnie zwyzywał łamaną angielszczycą, że kradnę im pojazd. Którego nie używają? No. W ogóle zastanawiam się, dlaczego nie możemy zdobywać punktów trochę tak nie po kolei? No jak myślisz? No nie wiem, no. Tu mamy bliżej nawet z głównej bazy. Zobacz, że te punkty są połączone liniami. Ja wiem, ale właśnie dlaczego taki system jest, o to mi chodzi. No dlatego jak masz ogromne mapy i wyobraź sobie, że żaden punkt nie jest połączony, możesz przyjmować jak chcesz, to wszyscy będą się rozlatywać. To nie będzie działać na tych ogromnych mapach. Ja wiem. Ja jestem pewien. No tak, dobrze mówi Olchow. Nie wiem, ludzie zawsze się grupują w paru miejscach. To już jest doświadczenie z podobnych gier o dużych mapach, nie? Chociażby Los Santos z GTA na roleplayu. Niby masz całą mapę. No bo masz porobione tak, że na tamtych innych miastach nic się nie dzieje praktycznie i wszystkie akcje są skumulowane w jednym głównym mieście. Ale nikt nie pomógł tam grać, nie? Przecież tam sami grupy. Zresztą zobacz. W składzie zresztą jest tylko quest. I nie działa. Nikt z niego nie gra. Możesz sobie przyjmować magię jak chcesz. I wszyscy lecą w ogóle jak. Źle się gra, bardzo źle się gra. A tak to masz cały team skupiony na bronieniu i atakowaniu flagi. Tak widzisz, i tak to nie do końca działa, bo i tak tam ci sobie dalej latają na bilinczu, rozumiem? A skarcie to prawda, 14 tiksów. Aha, no to... Już przegraliśmy. W ogóle jak to się dzieje z tymi tikami? Nagle mieliśmy, przed chwilą mieliśmy ich 100. Jeżeli stracimy wszystkie flagi, tracimy 50 na minutę. I dobrze. No, ta mapa już się pewno skończy. Męka może tak. Znowu nie jeździ coś. Od północy.
tak dużo nas się zgromadziło, Octavian. Widzę ich FOBO. To co jeszcze jedno? Betelka, znaczy to się... Ja nic nie sugeruję. Dostał raz. Może trochę. To jeszcze jedno, ale ostatnie. Kompletnie. Ja sobie daję teraz na tydzień czasu wolnego. No i w ogóle. No kurczę, więc to jest koniec.